Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No tutaj mamy właśnie ten gołębnik z gołębiami młodymi, które są przeznaczone na sprzedaż. Ten gołębnik, powiedzmy, od naszej ostatniej wizyty to jest nowy, bo tutaj ten plac był wolny, tutaj pod spodem była ta mozaika z gołębia, teraz jest już przykryta, ale w tym gołębniku, który teraz kolega Robert otwiera, są gołębie młode, które tutaj wyhodowali po tych swoich rozpłodowcach. Zobaczmy, one są wszystkie już przygotowane do sprzedaży. Są szczepione, tak? Raz czy dwa razy? Są zaszczepione na salmonellę, na paramyxo i na ospę. Wszystkie gołębie są zaszczepione. Wszystkie są zaszczepione, które są młode, odsadzane w przeciągu tam miesiąca, to są szczepione na wszystkie te choroby. Tutaj madrówca nie miał później z tym problemu żadnego. Widać zdrowiutkie gołąbki. O, popatrzmy właśnie. Głównie tutaj są imbredy i Iwana, i Nacjonala, i Ludego. Albo gdzieś tam gołębie w linii. Tutaj je po prostu odstawialiście sukcesywnie, przygotowaliście do sprzedaży. Teraz, kiedy będzie dokumentacja przygotowana, bo każdy, kto hoduje, to wie, że taką dokumentację przygotować, to też trzeba troszeczkę czasu poświęcić. Tutaj macie, to jest inny rzut, czy po prostu tylko rozdzieliliście? Nie, to są późniejsze. Późniejsze trochę. O, tu widzimy. Tych gołębi mamy tutaj kilkadziesiąt, widzimy. Co ciekawe, nie ma żadnego czerwonego, żadnego szpaka. Nie, nie, pardon, jeden czerwony jest. Tu jest jeden. I gdzie tutaj jeszcze jest jeden? A, i tam jeden. Czyli dokładnie też dwa, tyle ile mieście w czasie lotu. No. Także tutaj mamy te gołąbki przygotowane do sprzedaży. Jakiekolwiek informacje, które by koledzy chcieli o tych gołębiach uzyskać, prosimy tutaj dzwonić do kolegi Roberta. Tam numer telefonu podamy na stronie, tak? To jest ten telefon, który używamy tutaj przy sprzedaży tych gołębi. Także zobaczmy jeszcze raz. Te gołębie tutaj czekają na swoich nabywców. O, także... Tak, można tutaj sobie zadzwonić, i czy to po Rudym, czy po Rudym, po Iwanie. Głównie gołębie były ciągnięte gdzieś tam w linii, żeby ktoś to tak bardziej do rozpłodu mógł przeznaczyć, ktoś po to weźmie. Żeby czyli Kopmany, Leo Hermanse też możemy liczyć? Są Kopmany, są Prangego. Sprangę jest mało. Są tylko dwa multki w tym roku, bo ja tak naprawdę Sprangę to przywiozę. Znaczy, z tych wcześniejszych tam są jakieś gołębie, na pewno muszę tylko zobaczyć w papierach. A jeżeli chodzi o te 261 i 520, to tylko dwa młódki, bo to są młode z tego roku. Dwa młode się uciągnęło po jednym samcu, takim wczesnym. No i no to one też prawdopodobnie będą do sprzedania. Zobaczymy. On tam jest akurat samiec syn 520 połowy, a samiczka jest od Leo Maremasa, z czego pamiętam, to chyba po siostrze Wolka. Tak więc to powinny być takie szybkie gołębie, no zobaczymy. A tutaj mamy różne, z dalekiego dystansu i z Kopmana, z tych jego gołębi dalekodystansowych, z tego Red Bullensa też są po tym jego synu. Benji też? Z Benjiego, tak, tutaj są gołębie z Benjiego, po samice dwa, i co ciekawe, te gołębie z tego Benjiego, tutaj akurat jest samiczka Benjiego, była parowana z samcem, którego przywiózł Manfred, z takim bardzo dobrym lotnikiem w Niemczech, chyba miał chyba cztery pierwsze konkursy w Niemczech, tak? Mhm. Te gołębie też są takie dość fajne. Tu wcześniej tego lotnika oglądaliśmy, to był czysty strzelec, taki inbred mocny. To jest drugi. Drugi? Który mówisz, to po nim akurat jeszcze nie mam. Aha, ale to jest ta siostra tego gołębia? Nie, jeszcze inne. Rozumiem. No nie. A tutaj to mówię, no głównie te gołębie z linii. Dobrze, czyli zachęcamy wszystkich tutaj do informowania się tutaj o kolegi, zamawiania może tych gołębi, no i po prostu obserwowania ich sprzedaży. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.